W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, przeważnie to właśnie tak zaczynamy każdą naszą modlitwę, czy to poranną, czy wieczorną, od znaku krzyża. I nie wiem, czy jesteśmy świadomi zawsze, że już ten znak krzyża jest sam w sobie modlitwą. I sam w sobie już ten znak krzyża jest wyznaniem też wiary. Wyznaniem wiary nie tylko w krzyż Chrystusa, ale również wyznaniem wiary w Trójcę Przenajświętszą. Dziś obchodzimy właśnie to święto. Skupiamy się na tej prawdzie naszej wiary, niezwykłej, absolutnie nie do zrozumienia wręcz, o tym, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Co to dla nas znaczy w praktyce życia? Co to znaczy dla naszego ducha? Spróbujemy się krótko nad tym zastanowić. W Ewangelii świętego Jana czytamy: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zobaczmy, że żyjemy w świecie, który tak naprawdę jest nasycony, przynajmniej w tym wymiarze zewnętrznym. Generalnie ludzie mają wszystkiego pod dostatkiem, korzystają z życia, jak to się mówi, konsumują, czerpią przyjemność, radość życia, biorą dla siebie ile się da. Ale wielu z ludzi właśnie mimo tego, że jest nasyconych, odczuwa wielkie pragnienie, wielką pustkę w sercu. Kiedyś pewna dziewczyna opowiadała swoją historię, że czuje, że jej życie dogłębnie jest bez sensu. Czuje wielką pustkę. Czuje, że jej życie nie ma znaczenia. I czasem jak ją dopada takie właśnie uczucia ją dopadają, to mówi, że ma w zwyczaju iść do takiej swojej chorej na raka sąsiadki. Pomaga jej tam. Wie, że ta kobieta nie jest w stanie jej się zrewanżować. I mówi, i wtedy czuję się lepiej. Czuję, że moje życie ma sens. Dlaczego tak jest? Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes mówi taką prawdę, że życie ludzkie nie da się inaczej spełnić, wypełnić, niż poprzez bezinteresowny dar z siebie dla innych. Tylko wtedy możemy być szczęśliwi. Dlaczego? Dlaczego akurat tak? I tu dochodzimy do sedna dzisiejszego dnia, do tej prawdy naszej wiary o Trójcy. Zobaczmy na chwilę na Trójcę Przenajświętszą. Prawdą jest, że ta nasza wiedza o Trójcy Świętej jest bardzo mała, nawet na tym poziomie takim bardzo elementarnym. Podobno kiedyś nawet pewien człowiek, to jest pewna anegdota, ale chyba prawdziwa, w teleturnieju na pytanie prowadzącego, kto należy do Trójcy Świętej, odpowiada: Kacper, Melchior, Baltazar. Dzieci w szkole również mają z tym problem. Myli im się to. Ale również dorosłym, wierzącym ciężko jest zrozumieć tę prawdę, nawet na tym najbardziej podstawowym poziomie. Kim jest Trójca? Wielka tajemnica naszej wiary. Wiemy, że jest to Ojciec, Syn i Duch Święty. Jeden Bóg w trzech osobach. Nie zdołamy zgłębić natury Trójcy. Święty Grzegorz Wielki mówił, że kiedy próbujemy mówić o Trójcy, to tak naprawdę cały czas się jąkamy. To znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic tak bardzo sensownego. Ale mimo wszystko coś wiemy o Trójcy, bo nam Chrystus, Bóg w Słowie Bożym przez Ducha Świętego objawił. Co wiemy z Pisma? Ano wiemy, że Bóg jest relacją, że te osoby żyją w ciągłej relacji, wzajemnej, miłości. Jedna osoba chce wywyższyć drugą. Poznajemy to na kartach Pisma Świętego, gdzie Jezus chce uwielbić Ojca i wywyższa Go przez to, że sam przyjmuje Jego wolę i umiera za nas na krzyżu. To jest chwała dla Ojca. Z kolei Ojciec uwielbia swojego Syna i wywyższa Go ponad wszelkie imię, tak, że każdy przed Nim klęknie i odda Mu hołd. Z kolei Syn Boży odchodzi z tego świata po to, żeby zrobić miejsce, żeby posłać Ducha.
Jedna osoba Trójcy uniża się przed drugą. Wzajemna miłość. Wzajemne przenikanie się tej miłości. Zobaczmy, jak zupełnie inna jest logika naszego świata. Tutaj raczej panuje logika: ja Ciebie poniżę, aby siebie wywyższyć. I ludzie żyją tą logiką, ale nie znajdują szczęścia. Może właśnie dlatego, że egoizm jest zupełnie nienaturalny. To nie jest nasza natura. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, na Jego obraz. A skoro On jest relacją osób żyjących w miłości, to życie w egoizmie nigdy nie da szczęścia, spełnienia. To po prostu tak nie działa. Rublow namalował taką ikonę, bardzo znaną. Ikona przedstawia trzech aniołów siedzących przy stole. Można ich interpretować również jako właśnie Trójcę Ojca, Syna i Ducha Świętego. I co ciekawe, na tej ikonie obserwujący widz to dzieło ma wrażenie, że kogoś jeszcze brakuje. Osoby Trójcy siedzą przy trzech brzegach stołu. Jest jeszcze jeden brzeg. I widz ma wrażenie, to jest to miejsce, gdzie właśnie ja stoję. To jest miejsce dla nas, bracia i siostry. Bo dlatego Pan Jezus wstąpił do nieba, jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, po to, żeby nam przygotować miejsce. W życiu Trójcy Świętej jesteśmy do tego powołani, żeby wejść w to ich życie. Niesamowite wywyższenie naszej natury ludzkiej. Dla nas jest tam przygotowane miejsce. Czy możemy doświadczyć tego spotkania z tym trójjedynym Bogiem już dziś? Czy musimy czekać na śmierć, na wieczność, aby radować się udziałem w życiu Trójcy? No dobra nowina jest właśnie taka, że chociażby tutaj, przy tym ołtarzu, dokonuje się to, czego tak naprawdę pragniemy. Bo to tutaj Chrystus oddaje swoje życie w czasie Eucharystii. Uobecnia się Jego ofiara, ale musimy wiedzieć, że w Komunii Świętej jest obecna cała Trójca. Bo mimo, że sam Syn Boży, tylko On przyjął ludzką naszą naturę, to jednak, kiedy przyjmujemy Jego, przyjmujemy równocześnie Ojca i Ducha Świętego, bo oni są nierozłączni, zawsze razem. Tutaj więc możemy zasiąść już w tym wymiarze ziemskim do tego stołu, który Bóg nam przygotował tam w wieczności. Wielka łaska, niepojęta sprawa. Dziękujmy więc, bracia i siostry, Panu Bogu za to, jaki jest, że jest miłością, że posłał swojego Syna, jak mówi dzisiaj Ewangelia, nie po to, żeby nas potępić, osądzić, ale po to, żeby nas zbawić. I każdy, kto przyjmie to na wiarę, to już jest zbawiony. A jak ktoś nie przyjmie, to jest potępiony, bo odrzuca Zbawiciela. Niepojęty Bóg w Trójcy Jedyny jest naszym przeznaczeniem. Miejmy tą świadomość. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.